Urszula Makarewicz, witam i zapraszam na przegląd Tygodnia Radia 5. W tym wydaniu przypomnimy Państwu m.in. piknik kawaleryjski w Suwałkach. Jest to jedna z lepszych imprez kawaleryjskich. Powiemy o kolejnym wyroku w sprawie zabójstwa Mateusza Skreczko. To jakiś obłęd ze strony sądu. I pokażemy obchody Bożego Ciała w regionie. Dla nas to tak jakby tradycja trochę. W weekend w Suwałkach królowała kawaleria. W mieście odbył się kolejny, 11. piknik kawaleryjski. Mieszkańcy mogli podziwiać popisy dzielnych jeźdźców i piękne konie. W sobotę ułani z całej Polski prezentowali swoje umiejętności nad zalewem Arkadia, a w niedzielę na placu za miejscową komendą policji. To nasza tradycja. Hobby to jest to, że coś się lubi, nie? A mundur jak się zakłada, to się czuje ich ducha. My, no, zakładając ich barwy, to jest przekazanie tradycji, którą osiągnęliśmy po nich i musimy wyglądać tak, jak oni by sobie życzyli, żeby wyglądali wtedy i chcą, żebyśmy to ciągnęli i kultywowali dalej. Barwy to jest najważniejsza rzecz. Dosiad, ćwiczenia, raz w tygodniu chociaż, cały czas musztra, to jest bez końca. Gdy serce otworzysz, otwarte jest jak dłoń, na pierwszym miejscu panna jest, przed panną tylko koń. Nic więcej. Dodatkowym akcentem wojskowym w Suwałkach była wystawa, którą w suwalskiej plazie otworzył Szymon Kozicz, twórca portalu Dawna Suwalszczyzna i nasz redakcyjny kolega. Zdjęcia dokumentują przedwojenną historię suwalskiego garnizonu. Na fotografiach suwalskie koszary, mundury, odznaki, odznaczenia, broń, wyposażenie, konie i ludzie. Jest szansa, że niektórzy suwalczanie znajdą na fotografiach swoich przodków. Smaczkiem są wpisy z rewersów zdjęć, przedwojenne dedykacje, podpisy, wyznania, komentarze, nazwiska, mówi Szymon Kozicz. Suwalska plaza, budynki historyczne stanęły otworem. Jak wiecie, Państwo wszyscy, tutaj nie jedna już wystawa miała miejsce i nie jedna pewnie będzie miała miejsce. W niedzielę bawili się mieszkańcy Kowal Oleckich. Był rodzinny festyn i koncerty. W gminie odbyła się kowaliada. To tradycyjne coroczne święto gminy. Na placu targowym naprzeciwko urzędu gminy jest festyn rodzinny, rozgrywki sportowe, występy zespołów dziecięcych, młodzieżowych i ludowych, a także kiermasz sztuki ludowej. Kowaliada jest to tradycyjna impreza już odbywająca się od szeregu lat, która promuje naszą gminę. Jest to impreza z bardzo długą tradycją. Zresztą widać w tle odbywają się bardzo różne konkursy, dzięki którym ta impreza jakby nabiera też całokształtu. Impreza integracyjna. Przychodzą tu ludzie z całej gminy i również z okolicznych gmin. Również w niedzielę w Suwalskiej Plazie odbył się pierwszy turniej gmin powiatu suwalskiego, który wygrała gmina Bakałażewo. Suwałki Plaza i Agencja Promocji Sportu Polski Sport przygotowała szereg różnorodnych i zaskakujących konkursów. Każda z gmin wystawiła swoich zawodników, którzy zmagali się o tytuł najlepszej gminy w powiecie. Dużo zabawy i dużo śmiechu. Jazda na byku, mini boks, mini piłka nożna, bo strzał do bramki, w zasadzie do trzech dziur w tej bramce, no i dojenie krowy, także mówię, sport, rywalizacja, ale z dużym przymrużeniem oka. Jednogłośnie o utworzeniu w mieście żłobka zdecydowali we wtorek suwalscy radni. Decyzję podjęli na ostatniej, przed wakacjami, sesji Rady Miasta. Żłobek dla ponad 70 dzieci powstanie przy ulicy Andersa w budynku po byłym przedszkolu nr 7. Działalność rozpocznie 1 września. Radni jednocześnie ustalili wysokość opłat żłobkowych. Za miesięczny pobyt dziecka w żłobku po 10 godzin dziennie rodzice zapłacą 220 zł. Ze względu na to, że ze względów prawnych dalej te grupy żłobkowe nie mogły funkcjonować w przedszkolach, jak dotąd funkcjonowały w Suwałkach, jest potrzeba stworzenia placówki, która będzie skupiała dzieci objęte opieką żłobkową. Oprócz uchwały o utworzeniu żłobka, Rada Miasta Suwałki ustaliła nowe, wyższe ceny biletów komunikacji miejskiej. Za wzrostem cen głosowało 18 radnych, a 3 było przeciw. W efekcie podjętej decyzji od 1 września stawki za bilety jednoprzejazdowe w mieście wzrosną z 2 zł 20 groszy do 2 zł 50 groszy. Podrożeją też bilety w strefach podmiejskich obejmujących okoliczne wsie. Zmiana nie obejmuje cen biletów okresowych na terenie miasta, z których najczęściej korzystają uczniowie miejscowych szkół. Tak jak w całym kraju, na Suwalszczyźnie uczniowie zakończyli w środę rok szkolny. W województwie podlaskim wakacje rozpoczęło prawie 200 tysięcy młodych ludzi. Był uroczysty apel i rozdanie świadectw. Rozpoczął się długo wyczekiwany okres dwumiesięcznej laby. Wakacje. My z mikrofonem i kamerą Radia 5 odwiedziliśmy trzecie liceum ogólnokształcące w Suwałkach. Odstresować się od szkoły, przygotować się na nowy rok, do matury.
pływ kajakowy, coś takiego. Moje najbliższe plany na wakacje są takie, żeby się uczyć. Taki sam wyrok jak przed 3 laty usłyszał w środę Przemysław Rusanowski, suwalczanin skazany za zabójstwo 17-letniego Mateusza. W więzieniu ma spędzić 25 lat, a przez 10 będzie pozbawiony praw publicznych. Suwalski sąd ponownie rozpatrywał sprawę zabójstwa, gdyż poprzedni wyrok uchylił Sąd Najwyższy. Ta decyzja miała podłoże formalne. Sąd Najwyższy uznał, że paragraf, na podstawie którego skazano Rusanowskiego, jest sprzeczny z konstytucją. Ze względu na procedurę wyrok nie mógł być wyższy od poprzedniego. Przypomnijmy, że Mateusz Skreczko zginął w 2005 roku. Rusanowski nigdy nie przyznał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd zezwolił na publikację wizerunku i danych osobowych skazanego. W czwartek mieszkańcy Suwalszczyzny manifestowali swoją wiarę. W odbywających się w Boże Ciało procesjach wzięło udział tysiące osób. To jest taki dzień, w którym właśnie wszyscy wierzący wychodzą na zewnątrz i demonstrują swoją wiarę w jakiś sposób. I to jest piękne. Zjednoczenie wszystkich wierzących jest tutaj ważne. Wierzę w Boga, aktywnie uczestniczę, myślę, że to się bardzo przydaje. Dla nas to tak jakby tradycja trochę. Bo my na początek byłyśmy małe trochę, to spałyśmy kwiatki. Tyś jest Bóg prawdziwy. Swoje święto obchodzili ratownicy suwalskiego WOPR-u. Na plaży w Starym Folwarku odbył się wielki festyn z okazji Dnia Ratownika. Były konkursy, pokazy i podziękowania dla partnerów i przyjaciół suwalskiego WOPR. Ratownicy otrzymali też nowy sprzęt szkoleniowy i wyposażenie ufundowane przez sponsorów. Jak mówi Tadeusz Chmielewski, prezes suwalskiego WOPR-u, ratownicy nie narzekają na brak pracy. Bywało, że w czasie zaledwie 3 godzin musieli ratować z opresji aż 50 kajakarzy. Było wiele interwencji, niestety nie wszystkie kończą się pomyślnie. Jest tak, że ratownicy nieraz nie zdążą i niestety człowiek tonie. To już wszystko w tym wydaniu Przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.